to cisnymy. Niedziela 29 października 2023. 15 stopni na gradach. Czyli zaś mamy taki powiew wiosny tej jesieni. I w sumie mi to wcale nie za bardzo, bo jeśli by miała przyjść zima, to niech przyjdzie dopiero przed godnymi świętami. Teraz mi jest ona niepotrzebna. Dzisiaj się jadymy na wschód. Ja. Rzadko się takie rajzy zdarzają, żeby ją na wschód jeździł. No ale nie można wiecznie jeździć w te same tereny. Trzeba coś kombinować, wymyślać, a jak jest taka pogoda i są sprzyjające okoliczności przyrody, no to nie ma co się nawet zastanawiać. Siostra dzisiaj pojechała na pogranicze polsko-czesko-słowackie, w okolice Tylstyku, ona tam idzie piechty. Powiem wam tak, że mało brakło i dzisiaj moja rajza też by się odbyła piechty. Z kuli tego, że mój przyjaciel dwukołowy przeszedł w tym tygodniu dosyć poważny remont. Udało się wyrobić w czasie od wtorku do piątku, słuchajcie. W piątek żeś go z powrotem dostał. Inny serwis to robił. Nie chybie, tylko pan Tomek w Czechowicach-Dzielicach. Serwis rowerowy przy ulicy Niepodległości, naprzeciwko Pomnika Wolności. Tak, tego nowego, przy skwerze stulecia. Tak więc zobaczymy, jak to wszystko się spisze. Powiem tak, no wrażenia, pierwsze wrażenia mam naprawdę fantastyczne, jeśli chodzi o ten serwis. Ale dzisiaj jest taka rajza, którą zweryfikować to może jeszcze, oby nie. Ale trzymamy ręka na pulsie i cisnymy przez piękne tereny mojej miejscowości, Bigoty, a potem już Czechowice-Dzielice, Bestwina i tamte tereny. No i oczywiście, no powiedziałem, piękne tereny mojej miejscowości, jak też i już zamrażarka tutaj wyciepła. Banda idiotów i tyle. Teraz, żeś zauważył, jest tutaj jeszcze stary szlak 700-lecia Bielska. Te groby tutaj zniknęły, słuchajcie, tutaj były pozostałości po pomnikach. Tam coś jedzie, jakieś auto. Słuchajcie, formalnie tu jest zakaz wstępu, ale wszyscy tu i tak jeżdżą. Jeszcze się nigdy nie spotkał, żeby mnie ktoś tym wywalił. A jeżdżę tu całe życie. No, to jest ciekawa sprawa teraz. Taki piesek, co tam chodzi. A już jest na granicy Ligoty i Czechowic-Dziedzic. O piesku, o les, les. Nie bój się. Nie bój się. Ja tam nigdy z psami nie mam problemów na rajzach. Co nikierzy to tam narzekają. Aha, ale ja trochę źle wjechał. Widzicie? Piesek mnie trochę zdekoncentrował. A ja już jest Czechowica Dzielica oczywiście. Nie przyjechać. Ale zasada jest taka, żeby nie dać znać psu, że się go boisz, po prostu. Bo pies wyczuje, jak się człowiek go boi i jeszcze bardziej będzie natarczywy. A że ja mam psy i to dwa, więc całe życie z psami w zasadzie.
bo zawsze my mieli psa przy chałupie. Jeden mnie pogryzł, ale to akurat z mojej winy było. Dlatego mam do dzisiaj na gębie. Ale to akurat, jakby był ktoś w żarciu grzebał, to każdy by się wnerwił, nie? No i pies też się wnerwił. Może niechcący to zrobił, ale ja nie mam do niego żadnej urazy. Spoko. Tutaj zgadali, że dzisiaj nie będzie łatwo. Myślę, że ta droga tu jest w lepszym stanie. A ona nie jest takim zadowalającym może. Aczkolwiek wszystko dobrze. Radę przeżyć. I za chwilę wyjademy z terenu Śląska i wjademy już do Małopolski, czyli do Galicji w zasadzie. Tak, tutaj kiedyś była też granica państwowo Austrii i Polski, a konkretnie Rzeczpospolitej, obojga narodów, rzeka Biała. I witamy na terenie galicyjskim, małopolskim. Co ciekawe, nadal województwo śląskie, moim zdaniem, nie powinno tak być, jeżeli oparlimy nazwy województw na rejonach geograficznych, historycznych, no to tym kompletnie przeczy, tak samo jak na chociażby ktoś przedstawił jakąś dziwną koncepcję okrojonego mocno województwa śląskiego ze stolicą w Bytomiu i Sosnowcu, słuchajcie. Jeszcze ten Bytom mógłbym zaakceptować, ale Sosnowiec nigdy w życiu. Jak może być galicyjsko, małopolsko, zagłębiowskie miasto stolicą województwa śląskiego? Przecież to paranoja jest. W ogóle Sosnowiec to, wiecie, no, nie będę się rozgadał. I to jest piękne właśnie w takich rajdach, że jedzie jakiś rowerzysta, piwie się, cześć, cześć, cześć. Chociaż może jego teraz obraził, że rowerzysta, bo on na kolarce jechał. Ale do mnie to są wszyscy, co jeżdżą na rowerach, chcą rowerzyć. Taki temat jest właśnie dotyczący tych świateł. Czy jeździć na światłach, czy nie. Ja widzę, że oni jeżdżą i nigdy takiego czegoś nie praktykuję. Uznaję to, że w taki dzień jak dzisiaj, zobaczcie, z takiej odległości to światło już jest praktycznie niewidoczne, więc nie ma sensu. Dzisiaj mamy problem, bo trak mi pokazuje, że mam jechać prosto, a niestety prosto nie da się jechać, bo jest to prywatna posesja. W dodatku, nie wiem czy widzicie, ale jest tutaj pies, który raczej patrzy się na mnie jak na skończonego idiotę. Tak kiwię głową w jedną i w drugą stronę. No i raczej tutaj nie przejademy, trzeba przejechać kajś indziej. Także wyglądasz sympatycznie, ale nie będę tam los. Mówi się trudno. Zaś muszę zmodyfikować nieco trasę, nie? No ale czasami tak bywa. Z tymi nawigacjami. Ja się dopiero tego uczę. A to jest tak, że pojademy teraz koło kościoła w Bestwinie. Ostatnio tutaj
A, już mi wybrało nowy trak. Na tym odcinku oczywiście zrobiłem wszystko, żeby na niego wrócić. Ostatnio tutaj była afera, że ksiądz podobno przywalił ministrantowi. To jest właśnie kościół. Bez winiek, a ja słyszałem o tych aferach, ale moim zdaniem wszystko jest zbyt wyolbrzymione. Kiedyś też nauczyciele potrafili w szkole przywalić i nic nie było, a teraz to byle ochrzan i do mediów. Nie wiem, czy to jest dali Bestwina, czy już inne tereny. W każdym razie trak mnie tak prowadzi. Przez jakiś miedzę. Ale w sumie to lepiej po takich terenach jechać, aniżeli po jakiejś głównej drodze. Tym bardziej, że nie masz tej najgorzej. Chociaż w ostatnim czasie dość wezdlało. Jeżeli ktoś chce, moje ślady trasy są one dostępne w aplikacji Strava. Nazwa mojego konta to nic innego jak rowerowo-narciarski świat. Przynajmniej na dzień dzisiejszy taka nazwa jest. Nie planuję żadnych zmian. A tu co mamy? Teren prywatny, słuchajcie. Ale po lewej stronie. Wieś, słuchajcie. Tutaj był problem z wyznaczeniem właściwego kursu, właściwej trasy, a no z tego względu, że mamy tutaj budowę ekspresówki S1 Bielsko-Biała Mysłowice. To jest ta wielka budowa, o której też wiele razy zgodą, będąc w tym rejonie. Obawiałem się, czy tutaj będzie przejazd, ale jest przejazd i będzie przejazd z tego co widzę. Budują wiadukt, więc fajną rzecz. To było moje główne zmartwienie właśnie, planując ta trasa. Ale jak widać, bezproblemowo. Budowa S1. No szybko im ta robota pomyśle. Aby nie szło też za szybko, to żeby też było to dobrze zrobione. A nie, że za 2 lata bierzemy. My w starej wsi. Krzyż. Ten pomnik wystawił kosztem swoim Wincenty Mycz z żoną Anną. No słuchajcie, jeśli chodzi o Myczów, to tutaj w starej wsi jest taka rodzina, a stąd właśnie też pochodzi kardynał Mycz, metropolita warszawski. Kazimierz Nycz, a więc jest tutaj drewniany kościół, tylko nie wiem, czy tam będę podchodził, bo jest akurat msza. To jest kościół w starej wsi, drewniany. Nie będę tam dalej podchodził, trwa msza akurat. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Różańcowej. Stara wieś. Może się mi go uda pokazać bardziej z boku. Jeszcze drewniany. Alleluja. Nie widać go za bardzo. Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Krzyż starej wsi. Generalnie rzecz biorąc, miejsce niezwykle widokowe. Przed nami Beskid Śląski. Jest krzyż. Widoczny bardzo dobrze. Krzyż starej wsi. Mało kto wie, że
z krzyżem na Chrobaczej Łące i z krzyżem na Trzech Lipkach w Bielsku Białej tworzą trójkąt równoboczny. I tam są widoki na rejon Jaworzna. Widać tam te elektrownie. Jest i kopalnia, czyli po naszemu gruba, chociaż tu już godają kopalnia. Tutaj mówią, nie godają, bo są my w Małopolsce już. Chociaż województwo śląskie, a więc kopalnia Brzeszcze. Tam w oddali widać kominy Dwory Oświęcim. I tamte kępki to już jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Teraz to może lepszy widać. To już tam Jura, miało być na Jurze, ale nie wyszło w tym sezonie. A tu samo my są krzyż starej wsi. Swoją drogą to tu musi nieźle walić w czasie burzy. A tu już mamy Górę Beskidu Małego. Na czele właśnie tutaj jest Chrobacza Łąka, krzyż jest widoczny, słabo, ale jest. Beskid Mały i tu już mamy Skrzyczne, tam gnał na wprost Szyndzielnia, Klimczok, Łatnia, Stołów, Trzy Kopce, tamte nasze kimpy i Łysochoraz oddali. Także super. Tam widać właśnie bazylikę w Wilamowiczach. Z Wilamowic pochodzi święty Józef Wilczewski. Tutaj mamy taką kapliczkę. Bardzo fajnie, lubię takie klimaty. O, ktoś się tu jakiś brejle stracił. A tam widzimy obraz Matki Bożej Kalwaryjski. Matka Bosko z Kalwarii Zebrzydowskiej. Ktoś się mnie pytał, wiele tych Matek Boskich w końcu jest. Na Jasnej Górze Matka Bosko, w Gietrzwałdzie Matka Bosko, w Lourdes Matka Bosko, w Fatimie Matka Bosko. Przecież to jest tylko i wyłącznie jedna Matka Bosko, nie? Cały czas ta sama. Ale lubię takie klimaty. Ładny teren. Kościół w Hecznarowicach. Tak, dokładnie, jest zadbany. Bardzo ładnie wygląda. Akurat jest Kozani, więc... Więc no niestety nie mogę tam wyjść, bo znowu nie chcę zakłócać mszy świętej, widzę paryża. Kiedyś kazanie. Ale naprawdę... polecam. Jak widzicie, województwo małopolskie,
powiat oświęcimski, gmina Kęty, od strony Chęcznarowic. Gieruńsko-Rupliwo, druga tutaj. Mamy rzeka Soła. Ale ta droga jest cholernie rupliwa. Dobrze, nie, tu nie było. Dobrze, dobrze. Nad Sołą. Gdzie Soła? Tutaj jednak muszę dać większy pozór na tę drogę, bo ruch piorunowy to jest ta druga chyba 52 z Bielska na Kraków. Pieruńsko-Rupliwo. Na Głogoczów, o, bardziej. A Garmin mi kazuje jechać prosto. Jakieś targowisko. Tak mi to wygląda. Targowisko zaraz przy Szpilplacu. Albo Fußballplatz. I tutaj mamy klasztor franciszkanów. W Kętach są my na jego terenie już. Było otwarte. Także wiechołek. Niestety nic wam nie jestem w stanie powiedzieć na temat tych franciszkanów. Napiszę. Tak więc se poczytacie, ale generalnie rzecz biorąc to Kęty, no to święty Jan Kanty. A że kościół obchodzi rok świętego Jana Kantego, tydzień temu była właśnie inauguracja, więc właśnie dzisiaj taką oto rajza właśnie związaną z tym wydarzeniem. Ale tutaj mamy klasztor franciszkanów. Udało się mi znaleźć pierwszą skrytkę, tyle że to nie jest skrytka geocachingowa, a jest coś takiego jak open caching i to jest moja pierwsza skrytka w tej zabawie open caching. A więc zasada jest całkiem podobna. Wpisujemy się do skrytki, zalogujemy ją. Czy ktoś tu był? Wiecie, nawet 13 października ktoś tu był. Ja się wpisuję, zostawiam i jadę dalej. Klasztor franciszkanów. Słuchajcie, właśnie trwa msza, więc nie będę tam chodzić. A my jadymy do następnego kesza. Bardzo ładny klasztor. A takie szczęście, że w niedzielę to zawsze są msze. Ciebie święty dał weekend. Rynek w Kętach. Dawno, że tutaj nie był. Jest tutaj oczywiście pomnik świętego Jana Kantego. Święty Jan Kanty.
I taki oto taką oto fontanna. Święty Jan Kanty. Pomnik został wzniesiony w roku 1851, wsunięty w 1941 przez okupanta i odrestaurowany i umieszczony na placu kościelnym w 1973 roku. Przywrócony na dawne miejsce przez mieszkańców Kent. W parku lipowym w Kentach. Taki oto ładny park. I tu mamy open cache do pozbierania. Większość się udaje bez problemu. A my mamy na trasie kolejnego cache'a. Jeżdżę z Kent, jadę w kierunku Pisarzowic. Droga piorunsko ruchliwo tutaj. Byłem tu ostatni moment weszło przy kapliczce. Widziałem go, nie pisałem się, bo ludzie się zapili. Tak, jest ulica księdza Jerzego Popiełuszki. Słuchajcie, byłem pojeść w kebabie. Hindus tam sprzedawał, słuchajcie, taką zabawną sytuację, a tak mi się dogadać nie umieli za bardzo. Nie wiadomo jaki sos wybrać, czy w ogóle coś takiego, ale generalnie rzecz biorąc kebab całkiem fajny, tak? Pisarzowice. Taka okolica tutaj. No, za niedługo będzie zima. Jadę takimi oto wertepami. Tak mnie tutaj Garmin prowadzi. Pozdrawiamy oczywiście mieszkańców Pisarzowic na czele z panem Wojtkiem. Także jest fajnie i ciepło. Jest fajnie i ciepło. Także jadymy. Moja nowa torba. Możecie obejrzeć. O. Woziński. Tasza by bardziej powiedział. Jest tutaj wszystko już zrobione. No i jak widzicie, będziemy cię. Są zrobione hamulce, jest keta nowo, jest ta kaseta. Kurbla też nowo jest. Także spoko. Dużo rzeczy porobione, poregulowane wszystko. I chodzi znakomicie jak na razie. Wczoraj przyjąłem sakrament namaszczenia chorych. Polega to na tym, że idzie się w kościele jak do komunii. Z tym, że nie daje się komunii do ust czy tam na rękę, a na ręce daje się olej poświęcony przez biskupa w trakcie mszy krzyżma w Wielki Czwartek. Na ręce się daje, na dłonie konkretnie, tak? W taki sposób daje się na dłonie, daje to ksiądz i na czoło. Także można takie coś przyjąć, nie ma problemu. Była taka okazja, u nas były misje, więc mogliśmy spokojnie przyjąć taki sakrament. A wiecie, no, czy się jest chorym, czy się jest zdrowym, nigdy się nie wie do końca. Zwłaszcza w ostatnim czasie, jak ten COVID dał się we znaki. No cóż. W prawej stronie objawił a bazylika w Wilamowicach, którą już wcześniej już widział. A tu dalej Pisarzowice, jak Pisarzowice, no to pozdrawiam pana Wojtka. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie uda się nam spotkać. No bo trochę jest pechowy ten sezon, no ale to nie z mojej winy, ale no czasu nie było. A też pewnego rodzaju sytuacja się mocno skomplikowała w pewnym momencie. I tak prawdę powiedziawszy, to nie wiadomo jakie będzie jutro. Ale trzeba mieć zawsze dobre myśli. A dzisiejsza rajza nie była do końca planowana. Koncepcja pojawiła się dopiero wczoraj wieczorem, kiedy ktoś się dowiedział,
właściwie wiedziałem już od tygodnia, że jest rok świętego Jana Pantego w diecezji bielsko-żywieckiej od października 23 do października 24. Tak więc koncepcja, że jada do Kent. Szybkie wyznaczenie trasy przez Komod. Nie przez mapy CZ dzisiaj. Komod debiutuje i debiutuje też w aplikacji Open Caching, no, która praktycznie się nie różni od geocachingu. A więc będziemy obydwie strony realizować. Tam jest taki opuszczony budynek, ja go kiedyś już pokazował, tam jedyny w prawo tutaj. Taki mam ślad wyznaczony, jak to się goda po angielsku, track. Więc jedziemy tak, jak my to zaplanowali. Kolejne urbeksy na trasie. No, rządne przygody miał, co robić. Pisarzowica. Zaraz w lewo za tą młynówką. Będzie ślepa uliczka, ale może będzie jak przewodniczek, skoro mnie tutaj prowadzi. A pan Wojtek, te tereny znowu z zamkniętymi uszami. Nie? Ale ja niestety nie znam. Co teraz? Prowadzi mnie prosto, ale się jechać się nie wie. Jak to jest? Moim zdaniem da się jechać. Moim zdaniem się dojechać, skoro inni jeżdżą, to je też można. Jego do przez Babczynę. A i dopiero teraz jadę w lewo. Ta główna droga. Zaraz będziemy skręcać w prawo w ulicę Czernichowską. Trochę tak głupio, że pan Wojtek nie wiedział o tej razie, ale ja też jeszcze wczoraj o tej porze nie wiedziałem. Tak, którego dają być w Rzymie, a papieża nie widzieć. Wiecie, jakby ktoś chciał grzybów nazbierać, to by nazbierał na swoja ostatnia wieczerza. Ja zwierzyna jej, no. My ich za bardzo jeść nie możemy. Chociaż są ponad tacy, co to żerą. Ale tak jak godą, to jest ostatnia wieczerza. Do nich pewnie. Ale pełno ich tu jest. Kurde, żeby tak normalne grzyby doszły, nie? Jest tu ta piczka, taka słupowo ładno, jak tu pierwszy był. Zresztą kajol nie był, no, ale tylko
Zrobimy tu kapliczkę z piaskowca takiego. Zrobimy. I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Fundatorowie. Proszę. No i zaraz obejrzymy. Ja tu jechał jeszcze jak tej budowy nie było, jak były dopiero wbite takie paliki. Zresztą jest film na kanale. Obejrzcie. Ale tutaj rewolucyjne zmiany będzie wiadukt, gdzie ta droga szła wiaduktem. I co? Jest zakaz ruchu, słuchajcie. No i teraz jest pytanie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? No wiadomo, budowa S1-ki. Moje pytanie. Aha, tamta druga jeszcze istnieje, widzicie, tu jest ta budowa. Staw jeszcze istnieje. No i niby się nie da przejechać, ale ja tu muszę przejechać tutaj. Bez jaj. No i odcinka. Ręczne kierowanie rukiem. Wyjazd z budowy, ale będzie wiadukt, także spoko. Więc jedynka. Wielkobudowa. Rok podobno tu już mają wszyscy jeździć. A się cofnąć. Będą tutaj jechały auta. Ale jeszcze nie jeździmy. Ale będziemy jeździć po tym wiadukcie. Szeroki wiadukt. Spoko. Oj, ta kapliczka chyba zniknie stamtąd. Będzie pewnie inaczej jakoś. Ale damy radę. Nie da się ukryć, wjeżdżamy na Śląsk z powrotem. Albo jak to się go do spadki. W tym samym miejscu, kiedy my z niego zjeżdżali. I tu jest genau granica Śląska i Małopolski. Na rzece Białej. Dawniej granica państw Polski i Austrii, czyli teraz wyjeżdżam z Polski do Austrii. No i witamy w Austrii, czyli na Śląsku. Garmin mi pokazuje, że mam jechać po tym parkingu tutaj po prawej stronie. Ale potem i tak wracam na tę drogę, więc nie ma sensu. Słuchajcie, jest 17.08. A nie, 16.08. No bo my już genau czas zimowy. Niestety. A więc godzina dłużej wszystko trwa. Wydaje się, że to nie jest już nikomu potrzebne, ta zmiana czasu. To jest niepotrzebny po prostu chaos i burdel, że tak powiem. Powinno się już to dawno zlikwidować. Mimo to już najmniejszego sensu moim zdaniem. Czechowice, Gliwice, słuchajcie, po prawej stronie jest serwis rowerowy. I ja właśnie tutaj miał rower serwisowany. To jest właśnie ten serwis. Także mogę go polecić. 55 km, nic się nie dzieje. Więc naprawdę myślę, że się już nic nie będzie działo. Na dzień dzisiejszy mogę go polecić.
dzielnicę. Ja tutaj widzę. Miasto? Miasto to nie ciasto. Tak jeden raport śpiewał. To powinien dzień. To ten zabek się tu narobiło, nie śpiewało. Miasto, że jest. To jest oczywiście tylko takim zaprzeczeniem, bo jest zazwyczaj w niedzielę, się nic nie dzieje. Ale ludzie już raczej wracają z eskapady. Sushi tutaj jest. Kurczę, ja sushi jeszcze nigdy nie widziałem. Także ja w tym mieście jest ta część na rowerze jak w Łodzi. Tak nie było, ale nie było mnie tutaj. Tu mamy stary dziedzicki banko. Który jest wreszcie w remoncie. Podziwiajcie się, jak to się robi. Wszystko rozkopane. No, nieźle. Jest Bahnhof. Wcisnijmy. Piękne murale, aby ich żaden nie zdewastował. Jedynie co to ten szturm tutaj nie podoba. Powiedzmy na południk 19. Śląskie Morze, czyli Zalew Gotałkowicki. I samochód na myjni. No fajnie to. Zrobione, byleby żadna menda tego nie uszkodziła. Nie. Ładnie, ładnie. O! Jak ja to mógł w ogóle ominąć? W sensie tak, kiedyś w Czechowicach była fabryka rowerów Apollo w miejscu dzisiejszego sklepu Kaufland przy ulicy Słowackiego. Była, tak. Szkoda, że za nim nie ma. Może i miałby stamtąd rower. Kablownia, rafineria, kontakt, no. Cała historia tego miasta tutaj jest. Nacisnęły dalej.
to co, na zalejowym. I widzimy Banhof z drugiej strony. A już się trochę ćma robi. Tam już ten jeden budynek jest z elewacją ukończony. Mam nadzieję, że wszystko to będzie tak ładnie wyglądać jak tamten budynek. Cały czas oczywiście, bo żeby się jakieś durnie nie znalazły i by nie poskrywały. I teraz pytanie, mamy nowe przejście. Też są murale, ale nie skorzystamy oczywiście z windy. Dopiero jest tutaj jest monitoring, dopiero jest tu, a więc wypróbujemy zaś. To związane z ulokowaniem w dziedzicach rozwoju stacji kolejowych stanowią cenny zabytek techniczny. Zgadza się. No i tu mamy serce Tadeusza Kościuszki na całą do ojczyzny. Fajnie zrobione. Odwzorowany pałac Kotulińskich. Odwiedził dzielnicę 3 października 1927. Tutaj mamy kolejne fakty. Profil generała Józefa Böhma, zmarłego w Aleppo w 1850 roku. Przewieziono do rodzinnego Tarnowa. Generała powitana na dworcu pieśnią Gaudem Mater Polonia. Czyli ciesz się Matko Polsko. Września 1880 Wenszek Józef I, cesarz Austro-Węgier, podczas jednej ze swoich inspekcji zatrzymał się na dworcu w dziedzicach, pozdrawiając oddanych mieszkańców. Z okna wagonu usłyszał hymn ludu. I tu mamy przed pierwszą wojną światową Beis von Press, księżna pszczyńska, stokrotka, filantropka, pani ze zamku Pszczyny i Wałbrzychu. Tak jest. Tutaj co mamy? Ferdynand Hoff, marszałek Francji, Polski, Wielkiej Brytanii, o godzinie 7 witany był na polskiej ziemi przez oficjalną delegację państwową 2 maja 1923. 25 października 1924. O godzinie 8 Hoff, Henryka Sienkiewicza, zmarłego w 1916 roku, Szwajcarii, wracały do ojczyzny. Marszałek Polski, generalny inspektor sił zbrojnych był witany na dworcu w dziedzicach do powrotu z Francji. Mimo ulewnego deszczu na stacji zgromadził się tłumy mieszkańców. 10 września 1936, 12 grudnia 1927, godzina 22.42.
Józef Piłsudski, naczelnik państwa i marszałek Polski, podróżując pociągiem specjalnym z Genewy, zatrzymał się na stacji w Dziedzicach. Marszałek wracał z konferencji, na której rozstrzygnięto spór Polski z Litwą. Chodziło o Wilno. Zresztą on stamtąd pochodził. I tak to wygląda, słuchajcie. Ja tu porobię trochę zdjęć i będziemy wracać. No to teraz się przejadę Wiślaną trasą rowerową do chałupy. Tu były znaki. Przy przejeździe na Waryńskiego w Czechowicach. Co i dupa, i nie ma znaku. Banda idiotów i tyle zebrała. No dobrze, że tu asfalt zrobili. No cóż, taki powinien być. No, asfalt zrobili, ale no cóż. Ale właśnie ma tu się czepiać ta druga paszczynina, to to najgorsze do rowerzystów. Aczkolwiek tam na tym wale kaj się. No, dużo rowerzystów nawyku. Zresztą w ogóle dodają, że WTR w naszej gminie to jest najgorsza trasa na całym jej śląskim odcinku. Hańba troszkę, no ale cóż. Nie ją wytyczył. Mnie się w ogóle o zdanie nie pytali. Za brzegu, przy granicy prusko-austriackiej, czyli przy Wiśle. Nie żadne zabory, nie. Żadnych zaborów nie było. No ale poczułem, że rozpoczął się sezon grzewczy. Hajcują ludzie w piecach. Chociaż dzisiaj nie trzeba za bardzo hajcować, bo sam mamy 14 stopni. Więc moim zdaniem nie jest potrzebne hajcowanie. Teraz ktoś będzie pewnie obrażony, że ja hajcuję węglem. Słuchajcie, no tutaj 90% ludzi praktycznie tak hajcuje, w końcu sumie na Śląsku, nie? Znaczy wiemy, że były pieruńskie kłopoty z tym węglem, ale to dziękować trzeba naszym władzom w Warszawie. No to oni byli tego sprawcami, nie Ślązoki. Pozabierali nasze gruby, potem zaczęli sprowadzać węgiel z Rosji, a potem wiecie, wojna na Ukrainie, sankcje na Rosję i wszystko diabli wzięło i wyszło szydło z wora, słuchajcie, skąd ten węgiel był. Także trzeba pilnować tego, co nasze, śląskie, a nie zabierać nasze gruby kopalnie i sprowadzać węgiel kasi z Rosji, czy z RPA, czy z skądś tam jeszcze. To jest polityka warszawskiego rządu. Idiotów i nic więcej nie. W sumie po welunku może się to zmieni, ale bardzo to wątpię, bo niby gęby inna, a polityka ta sama. No ale cóż. Tak to już u nas jest. A my jademy Wiślaną trasą rowerową. Za brzegu. No tu jest niedaleko kościół już świętego Józefa. Dzisiaj dużo tych kościołów, żeby mi żaden nie zarzucał. Same kościoły. Ale tak jak to trochę rowerów w swoim najnowszym filmie powiedział, że jak się film by mnie podobał, to nakręćcie lepszy. Także kontrowersje muszą być. No nie. Zgadzasz się ze mną? Chyba ja. Jest wał Śląskiego Morza, czyli jeziora Goczałkowickiego, najczęściej pokazywanego jeziora na moich filmach, z racji tego, że mam niecałe 3 km. Tutaj oczywiście pojadę dłuższą trasą trochę, a jak WTR-y idą, WTR idzie co prawda na dole tutaj, ale tam to są takie barzoły, że szkoda go dać. Formalnie tutaj chyba już nie powinieneś być, bo już jest po zmroku,
a jest też za 26 wieczór czasu zimowego, ale jest ciepło, słuchajcie, 16 stopni ciepła, więc ja myślałem, że jak się zećmi, to będzie gorzej, nie? Że będzie zimniej, a wcale nie ma zimniej. Wody nie uwidzicie. Ja widzę wodę, ale wy jej nie uwidzicie. Słuchajcie, co ciekawe, tutaj się świeci co drugo lampa Eno, więc jest oszczędność. A co do tego świecenia lampów, no to u nas od 1 grudnia z tego nocnego gaszenia rezygnują w gminie. Także jeszcze miesiąc będzie egipskich ciemności w nocy i od 1 grudnia wszystko wraca do normy. Jest kasa, słuchajcie. Ale jak dla mnie, to się nie musi świecić. W ogóle. Ja się urodził, ja był bajtkiem, żadnej lampy na wsi nie było. Wszyscy my żyli. No ale jak te cynikierzy narzekają, przecież mamy XXI wiek. To lampy muszą być. Trzeba iść z postępem. No jaki postęp, słuchajcie, jak ci lampy zgaszą, to człowiek se nie umie dać rady? To ma być postęp? Człowiek sobie powinien dać rady w takich sytuacjach. Słuchajcie, dzisiaj wystarczy, że strom wyłączą i już jest katastrofa. Więc to ma być ten XXI wiek, to ma być ten postęp, słuchajcie. Strom wyłączą i jest katastrofa i człowiek sobie nie umie poradzić. Tak, jeśli w ogóle stromu nie było, a człowiek sobie dał radę. No ale cóż. Taką może rzeczywistość. No, wjeżdżamy do tunelu Zabrzeg Czarnolesie. Tutaj WTR nie prowadzi, ale tutaj można go skrócić. Zamiar jazdy taką dziurawą drogą. Można tędy skrócić. Medali na Bahnhofie w Czarnolesiu. Słuchajcie, stojaki na rowery są 3, czyli teoretycznie 6 rowerów się tutaj zapnie. Mamy ten Bahnhof tutaj. Ja już też będę kończył ta rajza. Brzeg jest niedaleko chałupy. Także cisnę jeszcze WTR-em w stronę Bronowa i właśnie przez las. To jest mój las. W zasadzie niedaleko mojej chałupy. O, niedaleko, no daleko jeszcze, ale nie aż tak daleko, żeby się czegokolwiek obawiać, żeby pobłądzić. Jadę WTR-em cały czas, z tym, że skróciłem go w Czarnolesiu, ale większość ludzi tak robi i tak powinienem prowadzić. Nie ma się co bać, ale słuchajcie, jeszcze muszę powiedzieć coś a propos tego bocio się. Była kolejna ekipa kręcić film w opuszczonej bazie rakietowej w Czarkowie i panowie rzekomo udowodnili, że faktycznie ta baza została nawiedzona przez jakieś duchy. Nie coś tam.
tam się świeci. A, oczywiście lampa. No i rzekomo baza jest nawiedzona przez jakieś tam duchy. Co ciekawe, oni ten film nakręcili w dzień. Bo tam tyle razy w dzień był, żadnych duchów nie widziałem, nie gadałem z nimi. Wiem, że ostatnie moje nagrania mogą to kwestionować, ale dajmy sobie spokój z takimi bredniami, bo naprawdę nie ma co robić sensacji. A to światło, które widziałem, to oczywiście jest światło chałupy. Bo już wyjeżdżamy pomału. A druga sprawa jest taka, że no nie ma już za bardzo liści na drzewach, na strumach tutaj, więc widoczność jest już dość daleko, więc nie róbmy sensacji. Tak więc jak ktoś chce obejrzeć, to może sobie obejrzeć film z bazy rakietowej w Czartkowie. Kolejna ekipa tam była i niby podali z ducha. To oczywiście jest moim zdaniem brednią. W celu narobienia sobie tylko i wyłącznie widzów na kanale. No ale tacy fachowcy się zdarzają. Tu mamy leśniczówka. A, no to światła z tej chałupy tam były po lewej stronie. Opuszczamy WTR, jadę już do domu. No i tak generalnie rzecz biorąc, to już chyba wam nic nie pokorzę. Nie ma sensu za bardzo. A więc powiem wam wprost, no, czymcie się i do zaś, dziękuję za dzisiaj. Na razie, hej!